Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiejszy odcinek chyba będzie jednym z najbardziej nietypowych odcinków, jakie nagrywałem do tej pory. Czemu? Otóż jest ze mną Kamil Augustyn. Cześć Kamil. Cześć Czarek, cześć wszystkim. Większość z Was w zasadzie nie zna Kamila, więc tytułem wprowadzenia. Kamil dołączył do zespołu Independent Trader kilkanaście miesięcy temu i pierwotnie myśleliśmy o Kamilu jako wsparciu do działu inwestycyjnego. Natomiast w międzyczasie okazało się, że Kamil ma gigantyczną wiedzę odnośnie zdrowia. Powiem szczerze, że przez to, że ja się zdrowiem interesuję od wielu lat, bardzo ciężko jest mi znaleźć osobę, od której mogę się uczyć. I Kamil mimo swojego bardzo młodego wieku jest właśnie taką osobą. Dlatego też stwierdziliśmy, że ze względu na jego hobby, powiedzmy, którym jest zdrowie, wydolność, dbanie o organizm, jest idealną osobą do zatroszczenia się o kanał Inna Medycyna. Dlatego dzisiaj robię takie, powiedzmy, wprowadzenie dla Was, żebyście znali Kamila. Kamil od dzisiaj będzie przygotowywał dla Was najróżniejsze materiały. No, ostatecznie zdrowie jest jedną z najważniejszych rzeczy, o które powinniśmy się troszczyć. I dzisiejszy odcinek właśnie powiedziałem, że będzie o tyle nietypowy, dlatego że Kamil zadał mi proste pytanie. Czarek, czy ja pierwszy odcinek mogę nagrać z Tobą? Czy możesz mi po prostu udzielić wywiadu? Co Ty robisz ze zdrowiem? Więc siedzieliśmy tak jak najbardziej. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Więc w tym momencie oddaję Kamilowi głos. Cześć Kamil. Cześć Czarek, cześć wszystkim. Tak, więc Czarek zapowiedział mnie, więc teraz ja zapowiem Czarka, bo Czarek, czyli Trader21, jest od kilkunastu lat przedsiębiorcą i porozmawiamy z nim dzisiaj o tym, jak utrzymać energię oraz motywację w pracy, jak pracować więcej, wydajniej i efektywniej. Niektórzy z Was nie wiedzą, ale Czarek pierwszą swoją firmę założył w 2004 roku, jeszcze na studiach, i była to agencja reklamowa, i później w 2013 stworzył bloga Independent Trader i równolegle do bloga prowadził przez 3 lata klinikę neurochirurgiczną, którą później sprzedał. Także można powiedzieć, że Czarek jest wieloletnim, skutecznym i doświadczonym przedsiębiorcą. Więc Czarek, powiedz mi, bo skąd ta motywacja do tworzenia bloga? Bo były to 3 lata pracy za darmo, bo blog przez 3 lata nie generował żadnych przychodów. I jak sobie radziłeś z utrzymaniem motywacji, ponieważ wszystkie Twoje artykuły były pisane na czas, tutaj zawsze były pisane na czas, nigdy się z nimi nie spóźniałeś. No i jak z wypaleniem, czy czułeś jakieś wypalenie wtedy? Generalnie dla mnie lata 2009-2011 to był taki bardzo, bardzo spokojny okres, jeżeli chodzi o pracę zawodową. Bardzo mało w tamtym czasie pracowałem, natomiast bardzo dużo się edukowałem. Tak jak mówiłem, wielokrotnie. Robiłem wszystko, żeby nauczyć się inwestowania, żeby nie stracić pieniędzy, które zarobiłem w poprzednich latach. I stwierdziłem, że jeżeli będę pisał, to dużo szybciej usystematyzuję moją wiedzę. Ale pisać dla siebie bez sensu, stracę motywację. Więc stworzę bloga, będę się tą wiedzą dzielił w internecie. Zwłaszcza, że w tamtym czasie, bo to rok 2012, nie było w Polsce dobrych jakościowo blogów o tematyce finansowej czy inwestycyjnej. W języku angielskim było tego mnóstwo, więc tam zdobywałem między innymi wiedzę, później przekładałem to na język polski, jednocześnie ucząc się bardzo. Później zobaczyłem, że w momencie, kiedy ten blog się rozrastał, być może mając wokół siebie bardzo dużą społeczność, z czasem przyjdzie mi jakiś pomysł na komercjalizację tego. I tutaj też Gerard Salente, autor takiego kwartalnika The Trends Forecaster, o ile dobrze pamiętam, bo już od kilku lat go nie prenumeruję, zwrócił uwagę na jedną rzecz, że media uzależnione od polityków oraz od reklamodawców nie są w stanie przedstawiać rzetelnych informacji. I docelowo najprawdopodobniej ludzie będą skłonni płacić za wiedzę wysokiej jakości. Więc zobaczyłem, jest jakieś tam światełko w tunelu, ale to nie było nic specjalnie ważnego. Ale stwierdziłem, że rozwinę tego bloga. No i pamiętam jak dziecko, jak się cieszyłem, jak pierwszy raz 100 osób przeczytało mój artykuł. Dzisiaj to jest śmiechu warte, czasami w ciągu godziny więcej osób odwiedza bloga. Chyba miesięcznie nawet blog generuje 400 tysięcy odwiedzin, prawda? Tak, tak, jest to dużo i myślę, że chyba osiągnęliśmy taki troszkę już szklany sufit, doszliśmy do pewnego poziomu 400-500 tysięcy wyświetleń i ciężko jest to przebić. Być może przy 40-milionowym kraju to jest górny limit czytelników, których interesuje akurat taka wiedza na takim poziomie podana w taki, a nie inny sposób. Nie wiem, być może to jest jakiś nasz sufit i tak dalej. Uważam, że jest to całkiem przyzwoity wynik. Jestem z tego dumny i
Także fajnie to idzie. Także ja z motywacją generalnie nigdy nie miałem problemów. No tak jak zwróciłeś uwagę, przez 3 lata całkowicie za darmo prowadziłem bloga, później dopiero pojawiły się pieniądze. Ale uważam, że jeżeli coś robisz z pasji, z dużą motywacją i dołożysz do tego później generowanie dochodu, a nie odwrotnie, czyli jeżeli pieniądze nie są dla ciebie tym głównym celem, tylko pasję jesteś w stanie przerodzić w coś, co ci daje przy okazji pieniądze i to jak widać niemałe, to jest główny kierunek, w którym powinniśmy iść. Ja na przykład ewakuowałem się, sprzedałem po prostu moje udziały w agencji reklamowej w momencie, kiedy ja się wypaliłem. Ja uwielbiałem to robić, uwielbiałem pracować z klientami, uwielbiałem tworzyć kampanię, ale w momencie, kiedy agencja się rozrosła, tak naprawdę przeszliśmy przez 3 etapy. Do tych 10-12 osób to była fajna, powiedziałbym, taka trochę rodzinna firma. Później 12, powiedzmy 20, to już był taki niekontrolowany chaos, a później, żeby to ogarnąć, trzeba było wprowadzić taki ład korporacyjny. I to był moment, kiedy ja straciłem fan. Pociągnąłem jeszcze kilka lat, ale po 5 latach po prostu, kiedy firma już naprawdę się rozrosła, stwierdziłem, ja nie chcę tego dalej robić. Miałem dwie metody wyjścia, wybrałem krótszą, dużo mniej dochodową, ale stwierdziłem dosyć. Ja już zrobiłem swoje. Więc ja na przykład siebie osobiście nigdy nie widzę, czy nie widziałbym w tworzeniu czegoś, co byłoby niezgodne ze mną. Czyli w czym coś, co robiłbym wbrew sobie, coś, co nie sprawiałoby mi fanu. Uważam, że jeżeli uda nam się połączyć pracę z przyjemnością, to wtedy jest naprawdę łatwo utrzymać wysoką efektywność, bo lubisz to, co kochasz. Okej, ale na pewno przez te 3 lata prowadzenia bloga, kiedy on jeszcze nie był dochodowy, no, nie wierzę w to, że nie miałeś takich myśli kilka razy, że po co to robić, może to nie ma sensu, czasami na pewno ci się nie chciało. No i powiedz mi, czy tu bardziej zawdzięczasz to, nie wiem, swojej dyscyplinie, czy był jakiś inny motywator w tym wszystkim? Nie, na pewno były takie okresy, gdzie na blogu się nie pojawiło dłużej coś niż przewidywałem. Ale ja staram się planować troszkę do przodu, więc na pewno miałem artykuły napisane na zapas. To był jeszcze moment, te pierwsze 3 lata, gdzie ja praktycznie się nie udzielałem. Wywiadu jest dzisiaj przy tym poziomie wiedzy bardzo łatwo udzielić. Umawiasz się, rozmawiamy mniej więcej o tym, umawiamy się, mamy gotowy wywiad, nagrywamy, jest materiał, czy to na bloga, czy na YouTube'a. Natomiast w tamtym czasie były tylko artykuły, więc starałem się mieć zawsze napisane 2-3 ponadczasowe artykuły. Bo jeżeli coś się dzieje dzisiaj, doszło do jakiejś, nie wiem, nieprzewidywalnej sytuacji, jak na przykład zerwanie PEG-u na franku 15 stycznia 2015 roku, no to musisz o tym napisać natychmiast. Jeżeli uważasz, że do czegoś takiego może dojść wcześniej, to piszesz o tym wcześniej. Więc tutaj powiedzmy trzeba reagować na bieżąco. Ale jeżeli opisujesz sytuację na rynku metali szlachetnych, na rynku nieruchomości, czy ogólnie coś z perspektywy systemu monetarnego czy ekonomii, to możesz mieć napisane 2-3, czasami 10 artykułów i tylko publikować ich wtedy, kiedy ci się zwyczajnie nie chce pisać, no bo każdy z nas jest człowiekiem. Mhm. Pisałeś artykuły z domu? Tak, zdecydowanie. Znaczy ja w domu pisałem, nie miałem biura. To dzisiaj nie mam biura, nie wyobrażam sobie jeździć do biura, tracić czas na dojazdy. Poza tym w domu mam wszystko, czego potrzebuję. No, w tym momencie nagrywam z tobą, ale dzisiaj od rana akurat miałem taki dzień, gdzie miałem bardzo dużo rozmów i mogłem sobie rozmawiać z pracownikami, spacerując po ogrodzie. Czy w każdej chwili mogłem wskoczyć do basenu, się zresetować. Chodzi o to, że w biurze my trochę działamy na takim kowrotku, jak takie chomiki. I efekt uboczny jest tego taki, że nasza efektywność spada. Natomiast jeżeli umysł odetniesz od pracy, zresetujesz go jakimiś takimi dosyć skrajnymi bodźcami, nawet, nie wiem, przebiec się szybko, czy wskoczyć do lodowatej wody, to jest coś, co przełamuje taką rutynę i pozwala pracować na wysokim poziomie w trybie ciągłym. To jest coś, co jest w zasadzie bardzo, bardzo trudne do osiągnięcia w systemie biurowym. Ja na przykład od zawsze wiedziałem, że żeby się uczyć, czy żeby pracować, ja potrzebuję ciszy. Ja nie rozumiałem w biurze, jak ludzie mogli pracować u mnie przy włączonym radiu. Czy jeden nawija przez telefon, drugi próbuje coś robić. To nie dla mnie. Zawsze musiałem być odosobniony. I tak naprawdę ja nie wiem, czy ja jestem tylko tak, czy ja jestem inny i ja potrzebuję rzeczywiście ciszy do tego, żeby pracować efektywnie,
Czy wiele osób po prostu nie chce ciszy, bo wie, że w ciszy będzie musiało się skoncentrować na pracy? Tak, bo to jest bardzo ważne, że jest różnica pomiędzy pracą a pracą efektywną, bo Dokładnie. ludzie pracują po 8 godzin dziennie, ale z tego tej efektywnej pracy to jest czasami nawet godzina. Ja byłem w głębokim szoku, jak byłem na początku studiów i rozmawiałem z dyrektorem banku, który był, czy tam jakiegoś oddziału, który był w tamtym czasie dla mnie wyznacznikiem jakiegoś wysokiego poziomu kariery zawodowej. Był to po prostu chłopak jeden z moich koleżanek na studiach i on mi powiedział, że on efektywnie pracuje 2 godziny dziennie. I to był dla mnie taki szok, jak to można dość tak wysoko i pracować dwie godziny dziennie. No później to zrozumiałem. W pewnym momencie na przykład mieliśmy kilka osób, które paliły. To były jeszcze dawne czasy, 2004-2008. I zaczęliśmy stoper włączać, kiedy dana osoba wychodziła na papierosa. Strzelaj, ile w ten sposób tracono czasu. Nie wiem, godzina, półtorej. 2 godziny dziennie. 2 godziny dziennie. 2 godziny dziennie. I od tego czasu zdecydowaliśmy, nie zatrudniamy więcej osób, które palą. Tak, i przypuszczam, że palacze sobie kompletnie z tego nie zdawali sprawy. Ale zobacz, jeżeli ktoś pracuje 8 godzin i już wychodzi ci po to, żeby zapalić i traci 2 godziny, później jakieś śniadanko, coś jeszcze. Kawusia. Później się okazuje, że z 8 zostaje 5. A ja, kiedy ja po prostu pracuję, staram się pracować krótko, bo wolę mieć więcej czasu dla siebie. Natomiast kiedy już pracuję, to pracuję na całego. No dobra, wracając do pracy z domu, bo teraz odkąd mamy taki trend pracy zdalnej, czyli od czasu najpopularniejszej choroby na świecie, tam od 2020 roku, wiele osób boryka się z tym skupieniem, no bo ich wszystko rozprasza w domu. I jak ty sobie z tym radzisz? Doskonale. Dla mnie nie ma czegoś takiego jak coś, co mnie rozprasza w domu. Rzeczywiście, trend pracy zdalnej upowszechnił się bardzo po 2020 roku. Ale Mateusz, który był pierwszą osobą, która do mnie doszła, chyba doszedł w 2013-2014 roku, nie pamiętam. I od początku każdy pracownik pracował z domu. My nigdy nie mieliśmy biura. I wiele osób na mnie patrzyło na wariata. Co ty ufasz tym ludziom? No przecież jak to? Przecież ty ich nie będziesz mógł kontrolować. To jest bardzo proste. Jeżeli ktoś nie dojeżdża do pracy, to w małym mieście zaoszczędza godzinę, czyli pół godziny dziennie w jedną i pół godziny w drugą. Druga rzecz, nie rozprasza cię w domu. Gdzie jest więcej czynników, które mogą cię rozpraszać? W jakimś open space'ie? Czyli w biurze, gdzie 1000 osób coś tam robi, co chwilę ktoś cię zaczepia, ktoś gdzieś wychodzi? Czy w domu? No, ja tak jak powiedziałem, ja potrzebuję ciszy, więc były oczywiście takie krótkie epizody, gdzie mój syn był w domu, chciał trochę czasu ze mną spędzić i tak dalej, ale ustaliliśmy w przedziale tym i tym, to jest mój czas na pracę i musisz się na przykład sam sobą zająć. Oczywiście nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, gdzie miałbym pracować z domu i jednocześnie zajmować się dzieckiem. To po prostu by nie przeszło. Ale wiem, że niektóre osoby, które pracują z domu, uważają, że da się to pogodzić, bo szef mnie nie pilnuje. Ale to nie chodzi o to, żeby mnie szef pilnował, tylko chodzi o to, żeby pracować efektywnie, bo jeżeli pracujemy efektywnie, to być może za rok czy dwa będziemy powyżej naszego szefa, którego jedynym zadaniem jest pilnowanie nas. Albo będziemy mieli własną firmę, bo stwierdzimy, że osiągnęliśmy już wszystko, co mogliśmy osiągnąć w firmie, która była po prostu nieefektywnie zarządzana. Ale nigdy nie miałeś problemu z tym skupieniem? W sensie, to ci naturalnie przychodziło w domu, czy musiałeś się tego nauczyć? Czy na początku były jakieś problemy? Oczywiście, że były. Pamiętam. Ja osobiście sam się na początku borykałem z tą pracą w domu, bo tu wiesz, tu cię rozprasza coś w kuchni, nawet, mimo tego, że byłem sam, nie? Ale tu kuchnia, tu telewizorek, tu powiadomienia w telefonie, nikt na ciebie nie patrzy, więc wiesz, tu kolejne powiadomienie, tu Instagram, tu Facebook, tu masa jeszcze innych rzeczy. Nie. To u mnie jest inaczej. Kiedy pracuję, kiedy wiem, że muszę coś napisać i muszę coś skończyć, to wyłączam wszystkie rozpraszacze. Wyłączam telefon. Czy tam włączam tryb lotniczy i odcinam Wi-Fi, wycinam maila, wycinam wszystkie komunikatory i skupiam się tylko i wyłącznie na jednej rzeczy, żeby to skończyć i przejść do drugiej. Aczkolwiek teraz mi się przypomina taki case właśnie, jak pisałem artykuły, to ileś razy było na początku zwłaszcza, że wyłączałem to, odstawiłem na bok, nie, mam ochotę sobie pograć, przecież nie muszę pisać tych artykułów. Tak, i myślę, że wiele osób, które obecnie pracuje zdalnie, ma też z tym problem. Tylko tu jest najważniejszy nasz mental. Czy my chcemy odwalić naszą pracę
czy chcemy zrobić ją najlepiej, jak umiemy, w imię większego dobra. Czyli albo ja zyskuję dzięki temu, że się bardzo w coś angażuję, umiejętności, które pozwalają mi albo awansować, albo otworzyć własną firmę. Jeżeli w mojej firmie nie mam możliwości awansu czy rozwinięcia skrzydeł, czy po prostu chcę odwalić to, co muszę zrobić i na tym zakończyć. To jest różnica pomiędzy pracowaniem a chodzeniem do pracy. Tak, też jeszcze mamy tutaj różnicę pokoleń, bo my już jesteśmy wychowani, moje pokolenie jest już wychowane na smartfonach, na takich rozpraszaczach, na takich, powiedziałbym, boosterach dopaminy i to takiej cyfiatej dopaminy. Będziemy o tym mówić zresztą na kanale, ale jest to ogromny problem ze skupieniem, łącznie z tym, że średnia skupienia przez ostatnie 20 lat spadła o połowę, czyli połowę mniej potrafimy się skupić teraz niż 20 lat temu, połowę krócej, tak? Bo dzisiaj wszyscy są przyzwyczajeni do krótkich informacji, które można uciąć. No i właśnie, może tutaj jest clue w tym, żeby wyłączać ten telefon, wyłączać te rozpraszacze, no bo faktycznie tych powiadomień dostajemy masę. Każda aplikacja to jest kilka powiadomień dziennie, to wszystko nas rozprasza, powoduje wyrzuty dopaminy, gdzie później jesteśmy od niej uzależnieni, nie potrafimy się skupić, bo już chcemy patrzeć na tego smartfona. I o ile wy jeszcze tego problemu nie mieliście, to tak dzisiaj to jest plaga. To jest po prostu plaga. Osobiście sam po sobie wiem, jak włączam tryb nie przeszkadzać w telefonie, to okazuje się, że nagle po 2 godzinach takiego deep worku mam 38 powiadomień. Czyli przez te 2 godziny, gdzie większość aplikacji mam w ogóle powyłączane, bo ja to jeszcze jestem taki, że wyłączam powiadomienia z aplikacji, a mimo to mam 38 powiadomień, czyli 38 razy w ciągu tych 2 godzin coś mnie może wybić z tego skupienia, tak? To jest dzisiaj plaga. No, kiedyś ograniczała się komunikacja tylko do telefonu. Jak powiedziałeś o tej gigantycznej ilości powiadomień, przypomniała mi się taka sytuacja, gdzie kiedyś w okolicy 12 wróciłem do domu po telefon, bo go zapomniałem wziąć ze sobą i miałem albo 30, albo 40 kilka nieodebranych. Tak wyglądała moja praca przez pierwsze kilka lat. Na szczęście zawsze zestaw słuchawkowy, nigdy telefon przy uchu. Mhm. A jak sobie radzisz wtedy z synem? No bo masz syna, prawda? I teraz dzieci mają ogromny problem ze skupieniem. Też już każde dziecko ma smartfona, nie wiem, ograniczasz. No. Wiesz co, smartfona dostał tak naprawdę w zeszłym roku. I to nie jakiegoś nowego, tylko starego iPhone'a, którego ja przestałem używać, żeby utrzymać w nim szacunek do pieniędzy. Właśnie, jeżeli chcesz nowego iPhone'a, nie ma problemu. Musisz go po prostu, musisz sam na niego zaoszczędzić, zarobić i tak dalej, a ma możliwości. Więc stwierdził, mi w zupełności wystarczy, ale kupiliśmy go tylko po to, żeby był ze mną w kontakcie. No już jest w tym wieku, że idzie do kolegi i nagle dzwoni, słuchaj, zostanę u kumpla na noc. Albo fajnie nam się gra na boisku, będę o 10 czy 11. Albo jak ja coś chcę, nie wiem, przekazać, może gdzieś wyjeżdżam. To do tej komunikacji jest rzeczywiście potrzebny. Natomiast on wie, że jeżeli ja go przyłapię z takim bezmyślnym gapieniem się w telefon, to po prostu ileś czasu mu dziennie odchodzi z oglądania telewizji czy z grania. Ustaliliśmy jakieś limity. One są inne w wakacje, inne w okresie szkolnym, ale nie może dłużej oglądać telewizji niż grać w konsolę, niż powiedzmy tam 1,5 godziny dziennie. Więc jeżeli ostatnio pojechaliśmy w trójkę pograć w padla i chwilę musiał po prostu posiedzieć, poczekać na swoją kolejkę i 10 minut spędził z telefonem, zamiast po prostu gdzieś się przejść, a później sam przyszedł, dobra, grałem sobie na telefonie, to dzisiaj krócej poglądam telewizję. Jest to wszystko do zrobienia. Wszystko jest dla ludzi. Natomiast ten trend, gdzie dzieci idą w kierunku takich ogłupiaczy, on bardzo, bardzo przyspiesza. Niedawno był u nas w domu kolega Dawida i kiedyś to było mega, mega fajne dziecko, które było aktywne, bawiło się z nim na dworzu, wymyślali non stop jakieś zabawy, budowali jakieś bazy. A teraz po prostu widziałem tylko takie tępe oczy gapiące się co chwilę w telefon. No to jest przykre, ale to jest problem na poziomie rodziców, którzy nic z tym nie robią. I też widzę, że Dawid ma dużo większy problem z wyjściem gdzieś z kolegami, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, dlatego że większość ludzi, dzieci, woli siedzieć w domu i grać w gry komputerowe. Ale udało mi się go tak wychować, że wstaje o 7 i to chce tego, idzie do szkoły letniej, gdzie tam skaczą sobie ze skałek, strzelają z łuku, mają jakieś aktywności
i woli spędzać czas z dziećmi aktywnymi, niż grać w konsolę. Mimo, że musi wstać o 7, żeby zjeść śniadanie, dojechać rowerem do punktu, z którego ich zabierają i powiedzmy o 9 być w szkole letniej. Nie. Także kwestia wychowania, da się. No, ale ja też pamiętam, jak ja się jeszcze wychowywałem, to dopiero był, wiesz, Snake na telefonie, także jeszcze tych pamiętam. Jeszcze tych gier dużo nie było, jakieś Wormsy, te gry dopiero raczkowały. Nie każdego jeszcze było stać na komputer, więc nie mieliśmy tych komputerów, nie było smartfonów. To pamiętam, że kiedy nie poszedłem na boisko, były pełne. Każdy grał, place były pełne, trzeba było się prosić o huśtawkę. Dzisiaj ja często chodzę na spacery, czasem się przejdę właśnie w miejsca, gdzie się wychowywałem. Tam jest po prostu pusto, mimo tego, że jest okres wakacyjny. I to jest przykre. Ale ja czasami, jeżeli od Dawida słyszę, że nie może się z nikim umówić, to mówię, to dobrze, wskakuj na rower i wróć najwcześniej za 1,5 godziny. I to jest dla mnie przykre, jako dla rodzica, no bo wrzucam, jakby nie było dziecko z domu, ma iść, uciekać stąd, gdzie ewidentnie widać, że nie ma na to ochoty, po czym ja 1,5 godziny nie wracam, on 2 nie wraca. I po 3 godzinach pojawia się i okazuje się, że pojechał na 1., 2., 3., 5. boisko, i na którym znalazł kumpli, z którymi mógł po prostu pograć piłę. I tak fajnie się bawili, że wróci wieczorem. Więc da się. No właśnie, a podsumowując jeszcze tą pracę z domu, no to na pewno wyłączamy smartfony, wyłączamy telefony. Masz jeszcze jakieś rady, żeby podnieść tą efektywność tej pracy? Tak, powinniśmy siebie obserwować i dostosować nasze obowiązki do naszej efektywności. Mianowicie, jeżeli zaczynam pracę o godzinie 8 czy o 9, nieważne, przez pierwsze 1,5 godziny nie jestem w stanie nagrać dobrego wywiadu. Niedawno nagrywałem jakiś materiał z Jackiem Bartosiakiem i nagrywaliśmy go o 9. Godzinę po tym, jak zacząłem pracę, ja zauważyłem, że ja bełkotałem, bo zbyt krótko rozmawiałem, żeby wejść w taki płynny flow, jaki mam z tobą. Teraz jest prawie godzina 12 i nagrywa mi się bardzo dobrze. Ale gdybyś chciał ten materiał nagrać o godzinie 4, pierwsze stwierdziłbym nie, bo o tej godzinie nie pracuję, to przede wszystkim jeszcze dla mnie, dla mojej rodziny. A po drugie, dlatego że wiem, że o godzinie 4 mój umysł nie działa już tak sprawnie. Więc przykładowo, jeżeli muszę zrobić coś, co wymaga ode mnie mega skupienia, nieważne czy to jest wywiad, czy to jest nagranie, czy napisanie jakiegoś artykułu, to robię to powiedzmy między godziną 10:30 a 2, bo wiem, że wtedy poziom skupienia jest na maksymalnym poziomie. I wtedy jestem w stanie coś zrobić dobrze, szybko i efektywnie. A o której wtedy wstajesz? Bo to też jest ważne, że ile godzin po obudzeniu się, bo niektórzy wstają o 8, niektórzy o 5. Nie, wstaję między 7 a 8. Okay. W zależności, czy pracuję od której. Jeżeli pracuję od godziny 8, no to wstaję powiedzmy o 7. I wtedy tą godzinę spędzimy sobie z synem. Zjemy, napijemy się czegoś, później zjemy śniadanie, coś pogadamy. Przejdę się z nim czasami na przystanek albo nad morze. I dopiero powiedzmy, nie zaczynam pracy wcześniej niż godzinę po powstaniu. Potrzebuję trochę czasu na rozruch. Okej, czyli układasz sobie pewne obowiązki co do dnia, co do godziny. Więc powiedz mi, jak wygląda dla ciebie taki idealny dzień? Bo teraz co robisz, kiedy nagrywasz, kiedy musisz się skupić, albo co robisz, kiedy masz... Idealny dzień, kiedy nie pracuję. To jest dla mnie idealny dzień. Nie no, nabijam się. Większość osób chce usłyszeć o produktywności, więc... Tak, to właśnie nie chcę się skupić tu na produktywności, jak pracować lepiej, więcej, efektywniej. Albo ten pierwszy układ, czyli wstaję i pierwszą godzinę powiedzmy zjemy śniadanie, przejdę się gdzieś z Dawidem na przystanek, wrócę. Albo jeżeli przykładowo, nie wiem, nie spędzamy razem czasu, to wstanę, skoczę rano do zamrażarki, czyli do lodowatej wody, żeby się obudzić. Jest to dla mnie mega, mega taki kop. Później chwilę muszę się intensywnie poruszać, żeby się rozgrzać, szybciutki prysznic. To wszystko nie potrzebuje więcej niż 10 minut. Więc to wszystko da się zrobić szybko. Później troszkę chociażby, nie wiem, poruszam się wkoło domu albo przejdę się na krótki spacer. Nawodnię się na pewno. Śniadanie odpuszczam, zazwyczaj jem później. Później zaczynam pracę. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy muszę udzielić wywiadu bądź coś nagrać. Wtedy wiem, że rano potrzebuję coś zjeść. I wtedy przykładowo godzinę po posiłku jestem w stanie znowu wejść na maksymalny poziom skupienia. Jeżeli nic nie zjem, powiedzmy przez pierwsze 4 godziny, nie wejdę na 100% mojej
takiej sprawności intelektualnej, aczkolwiek staram się robić tak, żeby nie jeść powiedzmy tam do godziny 12, czasami pierwszej, żeby to okno żywieniowe było możliwie jak najkrótsze. Czyli mówiąc wprost, żeby nie jeść powiedzmy co najmniej te 16 godzin na dobę, nie jeść, nie podjadać, nie dostarczać po prostu kalorii do organizmu, bo takie zwyczajnie zdrowiej. W każdym razie, później zabieram się za pracę i też nie ma czegoś takiego, że ja pracuję ciągiem 2, 3 czy 4 godziny. Owszem, jeżeli musiałbym napisać artykuł czy nagrać coś, to rzeczywiście wtedy siedzę bite powiedzmy 3 godziny, ale zazwyczaj staram się ten dzień rozbijać. Ja bardzo rzadko w ogóle siedzę. Zazwyczaj albo jestem na takich rozkładanych fotelach, takich leżanki, takie typowe szezlong, żeby jak najwygodniej pracować. Jeżeli mam jakieś rozmowy, no to słuchawka bądź głośnik i idę poruszać się po ogrodzie. Czyli więcej czasu na stojąco, więcej czasu w ruchu, jak najmniej przed komputerem. Jeżeli nawet pracuję przed komputerem i nawet nie mogę odejść, to co kilka minut przykładowo zamykam oczy na kilka sekund, żeby dać im odpocząć od monitora. A jakieś inne techniki poprawiające twoje skupienie, koncentrację? Medytacja na pewno. Przez pierwsze kilka minut oczywiście nie potrafię się wyłączyć. Mam 1000 myśli, które mi przelatują przez umysł, ale to jest normalne. Nawet świetny wywiad udało mi się nagrać z Tomkiem Grzymskim do nas, do kursu. Tomek bardzo mocno się zaangażował w medytację. On jest wiele, wiele poziomów powyżej tego, gdzie ja jestem. I on stwierdził, po prostu to zaakceptuj, że te myśli ci tak przechodzą i łatwiej będzie się wtedy ich pozbyć. Czasami używam misy tybetańskiej do tego, żeby zharmonizować sobie szybciej organizm i wtedy zamiast powiedzmy 10 czy 15 minut na wyciszenie wystarcza mi 3 czy 4. Taki mały trik, a działa. To są pewnie po prostu częstotliwości, do których dostraja się nasz organizm. I jeżeli przykładowo pomedytuję, włączając ten okres wyciszenia, pół godziny, 40 minut, to mam niesamowicie poukładany dzień. Czyli robię jedną rzecz, nic mnie nie wyprowadza z równowagi, nic mnie nie irytuje, to wszystko przychodzi, ale to jest, można powiedzieć, tak jakby to było obok mnie. I na przykład wracam do medytacji, jeżeli czuję, że robi się nerwowe. Wtedy po prostu się wyciszam i dzięki temu jestem dużo, dużo spokojniejszy. Chciałbym utrzymać taki rytm, gdzie przykładowo jak Marek Zamysłowski medytuje 2 razy dziennie, bo wydaje mi się, że wtedy byłbym bardziej efektywny, ale biorąc pod uwagę, że nasza doba jest ograniczona, a ja chcę iść na kajta, iść na padla, iść popływać, czy nie wiem, zrobić muay thai z kumplem, to no nie na wszystko po prostu tego czasu starcza. A nie chcę też być w 100% poświęcony pracy czy tej efektywności, bo jestem tylko człowiekiem. Ale uważam, że wiele osób, które ma dzisiaj problem z nerwami, wiele osób, które po prostu pracuje w korpo, jest zestresowany, bo mają jakieś normy do zrobienia, wyniki, plany semestralne, kwartalne i tak dalej. Myślę, że gdyby zaczęli medytować, odcięliby się trochę od tego, albo by dostrzegli, że to, co robią, to niekoniecznie jest zbieżne z celem ich życia, albo że mogą to robić troszkę inaczej. Albo nawet jeżeli mają jakieś osoby, z którymi no niekoniecznie dobrze im się współpracuje, to mogą te problemy zostawić trochę obok. Innymi słowy, w moim przypadku i myślę, że w przypadku absolutnej większości osób, medytacja poprawia bardzo skupienie, efektywność pracy i sprawia, że problemy, które dla wielu osób wydają się problemami, które utrudniają im pracę albo negatywnie wpływają na życie, wcale nie są takie kłopotliwe. A gdzie uczyłeś się medytacji? Co byś właśnie polecił osobom, które chciałyby zacząć medytować? Co uczyłem się z YouTube'a, z różnych filmików. Natomiast kiedyś na Netflixie obejrzałem filmik odnośnie medytacji, nawet nie pamiętam jak on się nazywa, takie krótkie serie powiedzmy 18-20 minutowe, gdzie też przeprowadzono cały projekt naukowy pokazujący do jakich zmian w mózgu dochodzi u osób, które medytują, a które nie.
Później dodatkowego takiego kopa do medytacji zyskałem po przeczytaniu książki biografii jogina. Świetna książka, napisana pewnie z 80 lat temu, ale uważam, że jest ponadczasowa. No i w tym kierunku. Chciałem jeszcze wrócić do tego jedzenia, bo to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że jak musisz się skupić, jak wiesz, że masz wywiad, to musisz coś zjeść, tak? Czyli zdecydowanie to śniadanie pomaga ci, żeby się skupić. No i też powiedziałeś, że normalnie to dzisiaj to się nazywa intermittent fasting, a ty po prostu odpuszczasz to śniadanie, tak? Czyli robisz sobie te okna żywieniowe. Chciałem jeszcze zapytać cię o głodówki. Stosujesz głodówki? Oczywiście. Mniej więcej co dwa tygodnie, w jeden dzień po prostu staram się nie jeść. Albo to są 24 godziny, czyli po prostu zjem, nie wiem, w czwartek obiad o godzinie 16-17. I cały piątek nie jem nic i po prostu wychodzimy wieczorem na kolację. Albo cały piątek po prostu też nie jem. A piątek ze względu na to, że to jest ostatni dzień i najłatwiej jest po prostu w piątek nic nie jeść, bo wtedy troszkę nam spada efektywność. A w większości osób ten piątek w pracy jest, można powiedzieć, że taki luzacki. Ale tak, po pierwsze dlatego, że lubię słodycza. Więc żeby nie mieć żadnej oponki albo nie wiem, mieć ten poziom tłuszczu na poziomie minimum, no to robię głodówki. Po drugie dlatego, że wiem, że one są zbawienne. No jeżeli nie dostarczamy do organizmu kalorii, no to nasz organizm, zwłaszcza powyżej tej 36 godziny, zaczyna spalać uszkodzone komórki czy wszystko, co jest zbędne w naszym organizmie. Oraz bardzo przyspiesza produkcja hormonów wzrostu, który też sprawia, że nasz organizm się szybciej regeneruje i w efekcie czego się wolniej starzeje. Głodówki niosą za sobą no, gigantyczną ilość prozdrowotnych czynników, o których my nie wiemy, a nie wiemy dlatego, że nie da się tego opatentować. No, proste, ale myślę, że warto zgłębić temat głodówek. Bardzo dobrze go opisał David Sinclair, profesor Harvardu, który bada proces starzenia. W zasadzie próbuje znaleźć antidotum na spowolnienie bądź powstrzymanie procesów starzenia i właśnie głodówki oraz wąskie okna żywieniowe, czyli krótki czas w ciągu doby, w trakcie którego jemy i długi, kiedy nie dostarczamy kalorii, to są jedne z ważniejszych rzeczy. A stosujesz dłuższe posty? Takie kilkudniowe, kilkutygodniowe. Nie. Nigdy ich nie stosowałem, ale dla osób, które nigdy nie robiły głodówki, mogę tylko powiedzieć tak tytułem zachęty, że pierwsza głodówka dla mnie to był koszmar. Oj, chodziłem po ścianach, byłem rozdrażniony, naprawdę było ciężko. Drugim razem było równie ciężko, może inaczej, troszkę lżej. Dzisiaj, kiedy mam tych głodówek pewnie kilkadziesiąt za sobą, to jest to normalne. Poburczy mi trochę w brzuchu, wtedy pójdę się poruszać, dlatego że w moim przypadku ruch absolutnie zabija uczucie głodu na kilka godzin i często jest wręcz tak, że ja potrafię zrobić sobie dwie, a czasami nawet trzy jednostki treningowe w dniu, kiedy jestem na głodówce. I dobrze się z tym czuję. No, ja to potwierdzam, ja też pamiętam swoją pierwszą głodówkę, to była tragedia. Jeszcze pamiętam, mieszkałem wtedy z rodzicami, którzy gotowali. Dziennie, więc ja cały czas czułem zapach jedzenia. Faktycznie to była tragedia. Teraz to jest formalność. Proste, dokładnie. Tak samo zauważyłem, że drugiego dnia, gdybym nie jadł, drugiego dnia jest prościej niż pierwszego. Ale jakoś tak nie chcę robić dłuższych głodówek, żeby też masy mięśniowe nie tracić. I to jest chyba główna przyczyna. Okej. Okay. A jak już jesz, to jak wyglądają twoje okna żywieniowe? Idealnie śniadanie o godzinie powiedzmy 12:00, obiad o 4:00, 5:00, koniec. Dwa. Rzadko się zdarza, że jem jeden posiłek dziennie, zazwyczaj to są dwa, ale jeżeli to jest jeden, to jem powiedzmy przez 2 godziny. I tutaj nie ma żadnej reguły. Dzisiaj na przykład zacząłem od węglowodanów, zjadłem kilka owoców, później jakiś jogurt, na koniec orzechy, zgodnie z długością czasu, które potrzebujemy na strawienie. Czyli na owoce 15-20 minut, na powiedzmy nabiał około godziny i orzechy około 2, dlatego że nasz żołądek takimi plastrami to trawi.
A później pewnie zjem coś opartego na tłuszczu. Mnóstwo warzyw na tłuszczu plus ryby albo kawał mięcha. Natomiast mięso lubię, jem, ale zazwyczaj powiedzmy raz na tydzień, czasami 2 razy na tydzień. Wolę zdecydowanie ryby, ale to jest mój wybór. Właśnie jak teraz mówimy jeszcze o tych postach, o głodówkach, to nasuwa mi się pytanie, bo to jest najczęstsze pytanie o głodówki. Czy kawa przerywa post? Ty pijesz kawę? Nie. Nie pijesz. Rozumiem. Zrezygnowałem z picia kawy prawie 3 lata temu. Uwielbiałem kawę. Dzisiaj nawet jak mogę sobie tiramisu zjeść, no to uwielbiam po prostu ten smak. Natomiast kawę nie piję, dlatego że po kawie się super czułem, po czym godzinę później miałem wzrost energetyczny. I stwierdziłem, że dosyć. I raz rzuciłem kawę, było mi bardzo ciężko. Bolała mnie głowa przez pierwsze 2-3 dni. Dostąpiłem yerba mate, ale później wróciłem. Do kawy i dopiero za drugim razem, kiedy rzuciłem, to było skuteczne rozstanie się z kawą. Jeżeli potrzebuję się pobudzić, no to albo piję macę, czyli taka zielona herbata w proszku, bardzo efektywna, tam ćwierć łyżeczki już wystarcza, albo po prostu yerba mate, którą praktycznie zawsze mam zaparzoną. Okay. Ale nie potrzebuję jakoś. Kiedy jestem wyspany, czyli 8 godzin normalnie, bądź 9 godzin w przypadku bardzo ciężkich treningów, to jest tyle, ile ja potrzebuję snu. To nie potrzebuje się wspomagać żadnymi, nazwijmy to, pobudzaczami. Okay. Czyli tej maczy czy yerba mate też nie zażywasz codziennie, tylko Nie, okazję. nie, nie, nie. Nie chcę się za bardzo też uzależnić, więc kiedy wiem, że jestem wyspany, kiedy wiem, że mogę sobie zrobić taki luzacki dzień, jak na przykład weekend, staram się w ogóle jej nie pić. A już na pewno nie, kiedy idę, nie wiem, na siłownię czy jakiś sport porobić. A jakiś inny doping dla mózgu? Jakieś zioła, adaptogeny? Adaptogeny, no to na pewno, ashwagandha. Jeżeli chodzi o stymulowanie umysłu, FODI, przejrzystości umysłu, jeżeli muszę coś zrobić wyjątkowo wymagającego. Przed debatami staram się wziąć, czy przed wystąpieniami publicznymi, żeby mieć jak najbardziej przejrzysty umysł. Brahmi czasami, aczkolwiek nie brałem już pewnie ze 2 tygodnie. Brahmi to jest takie zioło też, które stymuluje z kolei pamięć. Także ja mam w ogóle bardzo specyficzną pamięć. Ja mogę mieć problem z przypomnieniem sobie, co wczoraj jadłem. A jednocześnie, jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy, które mnie ciekawią, no widziałeś, powiedziałem ci, kiedy było zerwanie pegu na Franku. I to są detale, które ja pamiętam, ale kiedyś brałem dzień w dzień właśnie Brahmi i zobaczyłem, że ta pamięć, która zwykle jest ulotna, czyli ta z krótkiego okresu, dotycząca nieważnych rzeczy, tak bym powiedział, nieistotnych rzeczy, ona mi się bardzo wyostrzyła. Tak, generalnie suplementów mam około 40, tylko nie da się wszystkich brać. Zazwyczaj te, które biorę regularnie, to jest resveratrol, NMN i bodajże inhibitory SIRT. To są trzy rzeczy, które spowalniają procesy starzenia. Czasami komórki macierzyste, te DIR placenta, No plus tak. mnóstwo standardowych suplementów. Aczkolwiek no, to nie jest tak, że ja jem codziennie kilkanaście suplementów. Nie, zazwyczaj to są 3-4 jakieś tam kapsułki do posiłku. Ale tylko w dni, kiedy musisz się bardziej skupić, kiedy masz więcej pracy, czy bierzesz je częściej? Nie, różnego rodzaju suplementy biorę codziennie. Natomiast jeżeli muszę się bardziej skupić, to wezmę te, które akurat stymulują skupienie bądź umiejętności intelektualne. Jeżeli jest weekend, no to wezmę powiedzmy L-argininę czy czarną makę, która z kolei fizycznie na gruncie wysiłku wytrzymałości wspiera organizm. Jeżeli jestem po ciężkim treningu siłowym, czy powiedzmy bokserskim i trochę czuję stawy, no to wezmę siarkę, czyli MSM. Tak, dokładnie, która bardzo wspiera odbudowę stawów. Bądź skoczę do lodowatej wody na dłużej niż zwykle, czyli powiedzmy 4-5 minut, a nie 2 minuty. Bądź położę się na bemerze. To jest takie urządzenie, które bardzo pobudza mikrokrążenie. A zgodnie z badaniami sprzed 2 lat, 94% całego naszego krążenia to jest krążenie poza tymi głównymi kanałami, czyli nie tętnice, nie żyły, tylko właśnie mikrokrążenie.
No właśnie, BMR bardzo to wspiera. No, ja sam z BMR korzystałem. A co do tej siarki, to faktycznie siarka jest niesamowita. Osobiście też, jak mam po cięższym treningu bolą w stawie, to jest niesamowite, jak siarka działa. Właśnie MSM, metylosulfonylometan, tak? Czyli ta siarka organiczna. Niesamowita rzecz, mało tego. Jeden dzień i nie czujesz. Tak, wielu moich znajomych borykało się przez kilka lat z bólami stawów, bólami kolan, do tego stopnia, że nie mogli chodzić. Suplementowali siarkę przez 2 tygodnie i to minęło. Dokładnie tak. No. Czy jakiś kolagen do tego. No, są różne rzeczy, także tak jak powiedziałem, staram się mieć dużo rzeczy, które są potrzebne w domu i dobierać je w zależności albo od sytuacji, albo czasami się na intuicję zdaje. Okej, czyli też praktykujesz branie suplementów cyklicznie. Nie bierzesz ich cały czas, tylko jak już, to... Absolutnie, tak. Jeżeli biorę jakiś suplement i to biorę przez jakiś czas, to później przerywam i robię powiedzmy dwa tygodnie przerwy, czy czasami dłużej. Na pewno to nie jest tak, że biorę ciągiem, bo w ten sposób przyzwyczajamy nasz organizm do danej substancji, co też nie jest dobre. No raz, że przestaje dany suplement później działać. Sprawa jest taka, że ja też nawet tak kiedyś miałem, że brałem przez cały rok, cały czas te same suplementy, cały kompleks witamin. Tak. Pamiętam, pojechałem na narty na 2 tygodnie. Nie wziąłem ze sobą tych suplementów. No, czułem się normalnie chory, bo po prostu je odstawiłem, nie? Także... Bo być może te wszystkie, być może część substancji, które suplementowałeś, organizm zapomniał, że może je sam wyprodukować. Może zatracił tę możliwość. Dokładnie. No. Zdecydowanie suplementacja cykliczna. Dokładnie tak. Wiesz co, może tak powiem błahostkę, ale podchodzimy ogólnie do naszego umysłu. Nasz mózg jest jak każdy inny organ i trzeba po prostu dbać o niego. Każdy organ potrzebuje tlenu, czyli wysiłek fizyczny, wysiłek intelektualny, odpowiednie dotlenienie, spokój. Jeżeli jesteśmy spokojni, mamy poukładane życie rodzinne, czyli mamy wkoło siebie fantastycznie wspierających nas ludzi, to wtedy też osiągamy większy spokój. Hormony nam tak nie buzują. I wtedy jesteśmy w stanie skupić się na pracy. No to kurczę, no, ludzie by oczekiwali przez system, w którym żyjemy, ludzie oczekują, że na wszystko jest jakaś magiczna recepta, magiczna pigułka i tak dalej, jak Foti, Brahmi i tak dalej. Ale tak naprawdę, żeby nasz umysł dobrze działał, to jest efekt sportu, czyli odpowiedniego dotlenienia, odpowiedniej jakości i długości snu, bo wiele osób uważa, że woli krócej spać, bo dzięki temu nie będzie tracić czasu, nic dalszego od prawdy. Jeżeli jesteśmy wyspani, to pracujemy dużo, dużo, dużo efektywniej. Jeżeli mamy spokój w rodzinie, czy mamy czas dla siebie, mamy czas dla rodziny, to nic nas nie deprymuje, nic nas nie odciąga od zadań, które musimy zrobić. I wtedy po prostu ten umysł działa tak, jak powinien działać. Myślę, że w tym miejscu powinniśmy postawić kropkę. Rozmawiamy już 40 kilka minut, dlatego tutaj kończymy i zapraszamy Was na obejrzenie drugiej części tego materiału z Czarkiem na naszym kanale. Powinien się pojawić za kilka dni, także odsyłamy Was tam.